na przedstawionych zdjęciach dla was. Membrana tak samo była wybrana markowa, a nie jakiś tam chiński zamiennik za 15 zł. Za rolkę oczywiście. Tylko tam wiadomo. Wiadomo, chłopaki na czym pracują, wiadomo, że ta membrana ma spełniać funkcję i ma być dobra, nie? Więc tu nie było oszczędzania na materiale, u każdego tak samo robią. Mają pewnie podpisaną umowę z takim producentem, no taki materiał wybierają, no możecie sobie kupić na własną rękę, przykładowo tarcicę wcześniej, żeby była już przykryta przed montażem. No i rolki membrany tak samo możecie kupić wcześniej, jakoś trafić na tańszą propozycję. No tutaj akurat w taki sposób wybrałem sobie montaż dachu. Tutaj mamy przedstawione, że to jest Budmont. W takich paletach mamy właśnie w takich paletach mamy właśnie przywiezioną blachę. No tutaj oni na bieżąco przywozili, żeby na działce nic nie leżało. Tu wiadomo, mamy jakieś tam z 10 metrów bieżącej blachy tutaj, co leży. Nie było wszystko przywiezione, tylko co wiedzieli, ile wyrobią, tyle przywozili. No, a dużo właśnie z tych styropianów zostaje odpadu właśnie, co jest przykładka. Więc później będziecie mieli problem z utylizacją akurat u mnie. Nie było tym problemem, ponieważ mam dostęp do... Miałem wtedy dostęp u znajomych, prowadzili inne budowy remontowe i wynajęli kontenery. Akurat ja podrzuciłem u siebie w firmie do kontenerów, więc u mnie to nie było problemem, żeby to zutylizować, ale jeżeli macie przydomowe te, więc nie wiem, czy zbytnio będą wam chcieli odebrać właśnie nasze te folie i te różne, ponieważ to jest już pod inne przepisy podchodzą utylizacji. Wiecie, o co chodzi, że oddajecie śmieci, to wiecie. To jeszcze raz to samo. A tu arkusze blachy właśnie te mi zostały. I za te arkusze, tu nie wiem, 7 arkuszy mi takich dużych zostało, bo były no różnie są wyliczane. A nie wyliczają akurat, że było więcej niż mniej. Te kawałki blachy to wiadomo, utylizacja na złom. A te większe arkusze poszły na oddanie z powrotem do firmy. No i za te arkusze mamy 300 zł, które nam zawsze mogło zwrócić. Jest 300 zł, żeby nie wiadomo nam do czego to użyjemy, nie? To jeszcze raz za... dobra, przejdziemy dalej. Tak, budynek wygląda już w końcowym etapie. Trochę było tych blach. Mam samochód sedana, no sedany zazwyczaj są takiej samej pojemności, tam z 550 litrów mamy te bagażniki, nie? No to cały bagażnik był właśnie tego złomu, żeby wywieźć. Więc ile przytuliłem za odpady z blachy, przytuliłem, tak, było tam, nie wiem, prawie z 200 kg tej blachy, a wziąłem 80 zł jeszcze z odpadów samych. No niektórzy właśnie też zbierają to sobie odpady, wywożą sami na złom i mają tam na to zwaną flaszkę, nie? No ale akurat chłopaki tu zostawili wszystko, więc ja musiałem sobie to wywieźć. I miałem tam parę groszy na te paliwo. A zawsze coś tam się zrzuciło. Tutaj mamy przedstawiony właśnie cały dach, już ładnie się prezentuje, wszystko równe, nie było zagięte. Tu mamy przód domu, wszystko już było prawie skończone, tylko ten przód domu właśnie tutaj został tym nagroniem przestawiony. No i tu już mamy materiał na te ścianki, które czekał, a ten materiał czekał, cóż, że on wyczekał, tak powiem, bo tu mamy tam 7 palet jakoś, no jedna paleta była do zwrotu, 7 palet i tu mamy już pustaczki, prefabet.
które zostały wbudowane na sianki działowe. Już nie pamiętam, jaka grubość była, na pewno nie ósemki, bo dwunastki. Bo wiem, że dwunastki, bo puszki akurat teraz niedawno kupywałem. No i puszki mamy szóstki. No jak weźmiemy te dwunastki, to wiadomo, że możemy jeszcze tam wybruzdować tą puszkę, ładnie obsadzić, schować tym wszystkim. Mamy w ten sposób zaprezentować. Grubość była na pewno nie ósemki, bo dwunastki dachowych. No i tutaj jest to już ostatnie zdjęcie, które przedstawia. Już wszystko zrobione ładnie, pięknie. Tutaj słońce już wstawało z rana. To zawsze zajechałem przed robotą zdjęcie zrobić, ponieważ po robocie już się właśnie ściemniało. Nie wiadomo, jaka będzie pogoda później, dlatego takie zdjęcia były tak na szybko skane, żeby później sobie tak zostawić na pamiątkę i wykonywać zdjęcia związane z budową. Tutaj mamy w ten sposób trochę, to zdjęcie jest rozjaśnione. I też, o, też co tu mamy, pozostałości po kominach tam. Właśnie mamy, też były porozrzucane wszystko. Ale ja to na bieżąco sobie przyjeżdżałem po robocie właśnie i sprzątałem tak na szybko i bałaganu nie było na działce ani troszkę, ponieważ wszystko było sprzątane na bieżąco, niż pozostawić później i wszystko na łeb na szyję. To dajcie spokój, ile tych worków było śmieci, nie wiem, z 15, z 20 całej budowy ogólnie. Wiadomo, jak to wszystko wygląda później przez segregację i tak dalej. No, jak pracujecie zbytnio, na to czasu nie macie. No i dobra, no i to wszystko będzie przedstawione w tych filmikach z budowy dachu. No, co tam więcej wam mogę opowiadać? W taki sposób się prezentuje dach. Tutaj trochę już zacząłem na bieżąco wywozić te śmieci, zbierać. Jeszcze jak macie właśnie mokre podłoże, to możecie sobie tam zakopać gdzieś, gdzie oczywiście nie będzie szedł płot. Bo jak wybierzecie tam, gdzie akurat będzie szedł płot, zalewane by do słupki, no to niezbyt tak, żeby trafić. A wiadomo, jak jest materiałem pustek, że no to jest kruszywo. To nie jest betonanikowska, że wiadomo, że on z czasem tam w ziemi to po prostu zaniknie. Tworzywo jak każde inne, no. Bądźmy ludźmi. Wiadomo, o co chodzi, nie? No i dobra. Więc to wszystko, co chciałem wam przedstawiać w tych ujęciach zdjęć, które mi pozostały na pamiątkę tego dachu. No tu możecie, mogę wam przedstawić, że miałem wejście, nie robiłem wejścia, ponieważ tu miałem wyższy stopek i wolałem, żeby właśnie oni tędy chodzili niż tamtędy. A tak samo tutaj było tu przygotowane pod okno. A tutaj jeszcze nie skończyli robić, bo tu właśnie było wejście. To było akurat wejście, to dlatego nie było murowane na okno. Ale też źle wymurowali. Ale to... może teraz opowiem, co będę później opowiadał. Jak mamy te dolne, mocowanie do okien powinno być na bloczku przykładowo 24, a wybudowali to na 12. No na 12 te duże okno, które tam waży tam z 200-300 kilo, nie utrzyma się. Wiadomo, że to jest kruszywo i potrafi popękać zamiast... No ale dobrze, że dany pustak, ponieważ pustak możemy sobie przyciąć i wymierzyć, nie żeby było zalewane betonem oczywiście. Ale co będę wam opowiadał o tym, jak to o dachu, a nie o bloczkach. No i w taki sposób się to wszystko ładnie prezentuje. I tutaj pozostawiam krótkie takie ujęcia, filmiki
które na samym końcu zostawiłem wam do pokazania wam, jak to wszystko wygląda. Więc cześć, dzięki za obejrzenie i zapraszam was do kolejnych filmików.